Hej, cześć, witajcie z tej strony, ja to jest Martin, ostatni sam Minecraft, jesteśmy moi drodzy na Better Minecraft. Jak widzicie, trochę tu się pozmieniało, bo na ostatnim live trochę szczeczkę tu porobiliśmy. Jest ze mną tutaj też słonik, który sobie chodzi, jeszcze nie ma nazwy, nie wiem jak go nazwać, na razie sobie tak chodzi. Parę osób zostało wylosowanych, parę osób już wchodzi na serwer, parę jeszcze nie weszło, ale przypominam, że osoby, które zostały wylosowane po poprzednim... Pod poprzednim odcinkiem dzisiaj będą wypisane w przypiętym komentarzu. A dzisiaj co robimy? Idę do ludzi. Oj, właśnie weszła jedna osoba. A dzisiaj, moi drodzy, idziemy w kierunku jeszcze ludzi, bo coś tam oni mi mówili o jakimś tam jeszcze jakimś świecie dziwnym. Ech, jak zwykle wycieczki do ludzi. To jest ostatnio jakaś rutyna. Ogólnie też sobie zrobiłem tutaj wejście ładne. Tutaj jest wejście. Trochę porzewiało. Ale no, mogę w końcu wchodzić, normalnie wychodzić z mojego domu. I tutaj mamy, w tamtą stronę mamy ludzi, ale mam perełkę w końcu. Mogę się bawić w piksela, hehehehe. Także idziemy w stronę ludzi, ja się trochę tak przycituję. Okej, okay, dobra, mamy tutaj ten most, który zrobili, trochę taki jakiś wiszący, dziwny. Okej, okay, nieważne. Okej, okay, idziemy w stronę ludziów. Dobra, może ja sobie szybko ten... A, zostawcie szybko 600 łapy w górę, żeby... O Boże. Żebym nie leżał pod drzewem jak teraz. Także zostawcie te 600 łapy w górę. Może ja to wywalę. A tak, właśnie ty zostaw tę łapkę w górę, bo jak nie, to... przyjdzie misia i cię zje. Dokładnie. Okej, okay, znów wycieczka do ludzi. Jakbym tego nie robił już po raz trzeci. Nie wiem, coś oni wymyślili, jakiś świat pszczół, ul... Nie wiem, to jest coraz dziwniejsze. Za niego to nie wiem, w grasie będzie można wejść do jakiegoś świata. A to będzie dziwne. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj się zmieniło. Nadal nie ścieli tego drzewa, nadal jest latające drzewo u ludzi. Dobra, zobaczmy tam. Czy tutaj ktoś jest? Oprócz wędrownego villagera nikogo nie widzę. Zjedzmy. Aha, tutaj są. Proszę bardzo, to napój, proszę, proszę. Jasne, wypijmy. O, dzień dobry, panie Martin! Witam serdecznie! Dzień dobry, dlaczego nadal masz taki dziwny skin? Bo razi mnie słońce. Chyba rezi. Rezi. Bo to jest wampir. Co? Wampir. Dokładnie. No zaraz, to jesteś elfem, wampirem czy najemniczką? Jestem ani elfem, ani najemniczką, ani wampirem. No. Czy czym jesteś? Ludziem po prostu, jak? Ludziem. Dobra, człowiekiem. No. Dobra, o co tu, bo coś mi mówiłeś, że wtedy jak pokonałem tego kwiatka, tak? No. To coś mówiłeś mi o jakichś pszczołach. A, pszczoły. Totalnie nie wiem, o co chodzi, ale dostałem cyka, że jest jakiś świat pszczół. Musimy to sprawdzić. Musimy to sprawdzić. Także ma pan może perełkę? Nie, mam tylko to. Ale pan weźmie sobie taką lepiej. Okej, okay. I ponieważ co legendy głoszą, że żeby wejść do świata pszczół, nie wiem jak, po prostu, ja spróbujmy, nie wiem, perełką, jak się nie uda, to... Ale do którego ula? Obojętnie chyba. Nie, ja bym wziął do tego. To proszę. No i? O! Alo? O Boże! Gdzie ja jestem? Halo? Pomocy! Gdzie jesteś? Chwila, chodź. Ale to wszystko jest lepkie, o chuj. Wuj, ale się klei! Halo? Halo! No, jestem tutaj! Ale fajnie! Tu się da kopać, ojej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale... Woohoo! Dobra, ale co tu można zrobić? Uwaga, tu pszczoły latają. No wow. Nie są chyba te. A!
Ale nie są agresywne. Chyba nie. Da się wody wylać. Nie mam pojęcia, co można tu zrobić. Pierwszy raz tu jestem. Ja też i... To jest woda. Hmm. O kurde. Trzeba pozwiedzać ten co też. Co to jest? Nie wiem. Ty jesteś czym? A tam... Boskowa woda. Woda. Wygląda jak woda. Ale patrzcie, ale... tam są chyba jakieś jaja. Lód! O kurde. Nie, to ja akurat i moje ten, buty Jezusa. Aha. Dobra, chodź ale... Misia! Ale czy coś można tutaj zdobyć w tym świecie? Nie mam pojęcia. O, ja czekajcie, coś tam jest! Pokaż. Tam. Coś widzę. Tam. De. Hmm. Pan idzie, ja się rozejrzę. O. Tutaj coś jest. Jezu, darmowy pszczeli miód. Dobra. Da się tutaj szybciej kopać czymś? Może się kierą? O, mieczem. O, mieczem! Nie dobrze, bo nie mam miecz. A mam miecz. No coś tutaj musi być, ale coś tutaj? O! O, o! No i nie ma tu nic. Co to jest? A. Co to jest? Honey Crystal Shard, to są jakieś szardy. To się da wykopać. Tam jakieś? A nie wiem. Da się coś z tego zrobić? Nie wiem. Totalnie nie. Hmm. Ale myślałem, że coś tu będzie się działo w tym świecie. Nie, możemy coś zabić albo coś. Mogę zabić pszczołę? Nie! Czemu? Nie ma czemu. Nie lubię. O, wyjście. Czemu. O jeny. Jak Gustaw, znalazłeś coś? O nie, znalazłem złą pszczołę! Pokaż. O o, mamy jakiś... O o. O o. O o. Widzę, jak ty zabijałeś, co ty zrobiłeś? Czemu cię biją? Nie wiem! Nie wiem, czemu one mnie gonią! Ja mam jakiś omen dziwny. Nie, pszczoły, zostawcie mnie! To jest! Właśnie nie wiem! Nie wiem, czemu mnie pszczoły gonią! Ta pszczoła ma siłę! No! Chyba trzeba mu pomóc. O fuck! Zostawcie mnie! Ała! Nie! Ale one są szybkie! Co jest? One są szybsze niż zwykłe pszczoły! Uciekaj, Mati! Uciekam! O, armia cię goni! Co jest z tymi... O, wow! Jest coraz więcej! No czekaj, zaraz mi się to skończy! O, już! Nic innego niż miecz nim nie zadaje obrażeń, taka ciekawostka. O Jezu. Okej, ale co tu można znaleźć? Ale one są potężne. Dobra, bo tu trzeba zbierać plastry miodu, de facto. Tak? Ale git. Uważaj, bo ci... A! Co? A tutaj, czy tutaj w środku jest... O Jezu, to jest mała pszczoła! Ej, honejką tu jest. Nie, 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 ała, 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 dostałem. Żyję! Wow, 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 wow. Czoły mnie porwały. Co? No? Co cię porwały? Czoły. Gdzie? Czoły. Nie wiem, gdzieś mnie porwały, nie było mnie przez chwilę. Uważajcie. Okej. Jakiś pomysł, co możemy tu robić w ogóle? No nie bo wiem, to jest zwykły... Przecież nas tu pszczoły będą uznawać za wrogów, przecież naruszamy ich naturalne środowisko. Może jakim postawię pluszaka pszczoły, to ten... To jest ich dom przecież. Nie wiem. Ale jak stąd wejść, to jest problem. Co mamy tu robić w ogóle? To się za wami. To co? To. Pszczoły! Uciekaj! Nie, pszczoły, tam jest człowiek, Jezu! No! Pszczoły! Nie, 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 szybko, 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 dziecka stąd!
Zapomniałem, że mam to! O! Czekajmy! Zaraz. Jezu, to ja mam jakiś problem! Ja mam jakiś Wrath of Hive, nie wiem co się ja dzieje. Ja też mam! Dobra, trzeba szybko jakoś na górę! Pszczółka! Ała! Nie! One lecą za tobą, Mati, uciekaj! Ja już nie mam tego! Jestem na górze. Dobra, czy tutaj można jakieś skrzynki znaleźć, czy coś? Czy tu jest jakiś boss? Nie mam pojęcia. Czemu ta pszczoła ma jakieś ubranko chyba niebieskie czy coś? Co ma? No kamta ma takie niebieskie, czekaj. Zaraz, czekaj. Zaraz. A widzę! Tu jest pająk! Co? No, ma takie niebieskie coś. Au. Dobra, trzeba jakoś się dostać na górę. Kiedy jesteście? Na górze. Na górze? Misia, widziałem cię! Czekaj, może ja się tu dostanę jakoś? Misia! Pusta! O. Dobra. Dobra, o tam jest Gustaw, tu jest Misia! O. Tam jest pająk! A tam... Ty, bo... tytuś, ty daj te, czekajcie, bo tam ktoś jest! Gdzie? Tam! Gdzie ty kogoś widzisz? Nikogo tu nie ma. No tam był ktoś. Ty masz jakieś. No, ale ktoś tam był. Możemy zobaczyć. Kuciucho! Zaraz! Dobra, musimy znaleźć jakiś... strukturalny dom, ale co tam robiła? O, Gusio. Ty, bo ktoś tam był. O, tam jest ktoś, tam ktoś jest. Władca pszczół, 100%. Mówię ci. Ja wiem, on czy... nam powie, co tu się robi. Pszczółki! Au. Ała! Ja, tu trzeba stąd iść. Co? O, czekajcie, jak... Tu mają jakieś feromony dziwne. Uważaj, Mati. Ale tu, patrzcie, tu, jak sobie tak chodzę. Uciekajmy lepiej stąd. Ale gdzie? Gdzieś daleko. Gdzieś daleko. No, żeby nas nie biły, tepam się. Do widzenia. Ale gdzie no? Tutaj! Gdzie tutaj? Tu! Mati! Kura! A tu jesteś, Jezu. Czekaj. Ja tam trafię? Prawie. No, w końcu użyj to, no. Czułki lecą! O. Dobra, jestem. To był zły pomysł tu przychodzić w mojej opinii. Zły pomysł. Paweł nas oszukał. Mówiłem, żeby iść najpierw do Netheru. Dobra, ale mam chony komby. Jakoś musimy... Wiecie co, musielibyśmy wrócić do naszego świata jakoś. Wiem jak! Jak? Oczywiście, że wkopać się albo w dół, albo w górę. Ale czekajcie, bo ale tam ktoś idzie. To jest. Ale co to jest w ogóle? Twoja podróbka, Mati, trzeba go zastrzelić. Co? Zabijać! Leży już, nieważne. Już. Boże, świetnie. Po krzyku. Ale pszczółki znowu przyleciały. O nie, no co jest? No musimy jakoś się stąd wydostać! Trzeba się wykopać w górę albo w dół! Góra! Dół? Wodę! A czekaj, co z tamtym? No stąd go na bosko! Kurde! No. O, slime! Okej. Niebezpiecznie tu. Wszystko chcemy zabić. Dobra, musimy się jakoś stąd wykopać. Ja nie mam już jedzenia. Halo? Ja dam jedzenie, chodź. Halo? Gdzie wy jesteście? Na górze. Ale jestem na dole. No właśnie na górę. Ale tu trzeba się wykopać. To kop. A wy? Nie niszcz tego. Halo? Dobra, ja nie mam z nimi kontaktu. Dobra, kopię się w dół. Stricte się kopię w dół. Bo mam nadzieję, że jakoś stąd wyjdę. O, co jest? A nie, co?
A? Gdzie ja jestem? Tu nie jest ta szul! Gdzie ja wylądowałem? Co tu za... świecące drzewa? I co tu robi różowa krowa? A, zombie! Gdzie ja jestem? Tu serio jest różowa krowa? Różowa krowa. Gdzie ja jestem? To nie creeper? Tu jest jakieś ruiny, czekajcie. Jezu, gdzie ja wylądowałem? Gdzie ja jestem? Czekajcie, ja muszę spojrzeć na mapę. Gdzie ja wylądowałem? Aha! Jestem tuż za... tam jest osada ludzi. Dobra, lecę tam do osady ludzi, bo tu serio, to jest strasznie daleko. Czemu tu jest jakiś świecący las? Okej, chyba jestem przy ich obozowisku. Tak, jestem... jest tutaj, gdzie ludzie się osiedlili, ale ich też tu nie ma. Co jest? Gdzie nas wywiało przez te ule? Nie, serio, ostatni raz ufam elfom i cokolwiek im z nimi związane. Jezu, teraz muszę czekać, aż oni wrócą. A to może ja... to może ja jakoś ogarnę. Bo ja coś przeczytałem, że... bo patrzcie, bo mamy takie coś tutaj, jakby... jak tutaj sobie możecie sobie sprawdzić, moi drodzy. Tutaj mamy różne jakieś Bumblebee chestplate. Coś w tym stylu. Co jest? Nigdy więcej fule! Idę się okąpać! Ej, halo! Wo. Czekaj. Ja się cały kleję, nie dotykaj mnie! Ale nie, potrzebne mi jest wełna i ten, i królicze... skóra. Masz mi nie wróć więcej! Macie crafting? Nie, no, ja też nie mam craftingu. Może tu macie crafting? Zobaczmy, co jest potrzebne do skraftowania rzeczy stamtąd. Nic mi tu nie pokazuje. Może tu trzeba specyficzny crafting mieć? A, zobaczymy. A, tu trzeba zdobyć, to dobra, okej, ja myślałem, że da się to skraftować, ale niestety to trzeba zdobyć, więc coś mi się zdaje, moi drodzy, że jeszcze nas czeka wyprawa do tego świata. O, dzień dobry. Nie wiem, dziwni są, ale moi drodzy, jak chcecie, żeby był kolejny odcinek, gdzie... spróbujemy pokonać bossa, bo ja się dowiedziałem, bo przeczytałem tam omyłkowo, że jest behemoth tam jeszcze. Tak, taka wielka pszczoła tam jest. Nie! No w ulu. Jak to? No tak, to moi drodzy, zostawcie się, chyba pozwolę, żeby się pojawił kolejny odcinek z Petera. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i... następnym razem Nether! I papa! A... ktoś tam idzie. Panie Gustawie, ktoś tam idzie. Trzeba go zabić. Zabijaj! Nie! Bierz go, Bigo! O Boże Święty.